pierwszą artystką, która była w stanie utrzymać się ze sprzedaży własnych prac, była Włoszka Artemisia Gentileschi. Była też pierwszą kobietą, która wstąpiła na Akademię Sztuki we Florencji. W Polsce sytuacja polskich artystek uległa zmianie dopiero pod koniec XVIII stulecia. Wówczas arystokratki pobierały prywatne lekcje malarstwa czy rysunku. Monarchia wspierała je w zakupie prac czy też fundowaniu stypendiów zagranicznych. Przykładem może być tutaj chociażby historia Anny Rajeckiej. W latach 70. XIX stulecia zaczęły powstawać prywatne kursy dla kobiet. Jednym z nich były kursy przy szkole Wojciecha Gersona w Warszawie, natomiast w Krakowie najbardziej znane były kursy prywatne organizowane przez Adriana Baranieckiego. Mówiono, że Wojciech Gerson jest szczególnie wrażliwy na edukację kobiet ze względów takich, iż sam był ojcem dwóch wybitnie uzdolnionych córek, Jadwigi Bobińskiej, malarki, oraz Marii Gerson-Dąbrowskiej, rzeźbiarki i pisarki, które musiały przejść bardzo trudną drogę edukacji od szkół prywatnych w Warszawie po edukację w Paryżu. W szkole Gersona kształciło się wiele wybitnych polskich artystek, między innymi Maria Garzycz, Zofia Stankiewicz czy Anna Bilińska-Bogdanowiczowa. Ta ostatnia była jedną z najwybitniejszych polskich artystek końca XIX stulecia, którą doceniono nie tylko w kraju, ale również poza jej granicami. Bilińska swoją edukację rozpoczęła już wcześniej, w Jatce. Michał Elwiro Androlli udzielał jej lekcji rysunku. Kolejno było konserwatorium muzyczne w Warszawie, słynne lekcje u Jana Popiela w zakresie baletu, a następnie wspomniana szkoła Wojciecha Gersona. Dzięki przyjaźni z Klementyną Krasowską w 1882 roku miała okazję wyjechać w podróż po Europie. Zwiedziła m.in. Monachium, Wiedeń, Wenecję, a w trakcie tej podróży zrealizowała wiele wspaniałych szkic i studiów do portretów, a także subtelnych pejzaży. W 1882 roku, jak większość artystów, wyjechała do Paryża. Tutaj wstąpiła do prywatnej szkoły Rudolfa Julien. Prywatne uczelnie paryskie oferowały niemalże analogiczny program nauczania do tych, które proponowały państwowe uczelnie. Jednak państwowe francuskie uczelnie były niemalże niedostępne dla artystów przybywających z zagranicy. Wspomnieć należy, że w kraju kobiety mogły wstąpić na uczelnie państwowe w Warszawie dopiero w 1906 roku, a w Krakowie w 1920. W Paryżu Anna Bilińska była niezwykle doceniona zarówno przez marszandów sztuki, krytyków, dziennikarzy, tworzących tam artystów, a także profesorów. Kiedy w 1884 roku zmarł jej ojciec, zmarł również narzeczony, a także przyjaciółka Klementyna Krasowska, która wspomagała Bilińską finansowo, Rudolf Julien, aby nie stracić tak wybitnej uczennicy, zwolnił ją całkowicie z opłat za uczelnię. Kolejno, za 2 lata, stała się tak zwanym kierownikiem pracowni. Mogła wybierać modela do przygotowywanych prac malarskich, mogła wybierać temat, a w trakcie nieobecności profesorów również wprowadzać niewielkie korekty. Anna Bilińska miała wielkie plany na przyszłość. Chciała powrócić do Polski i stworzyć tutaj prywatną szkołę malarstwa dla kobiet. Taką wzorowaną właśnie na szkołach francuskich. Niestety, ale praca w bardzo trudnych warunkach doprowadziła do jej choroby serca i w efekcie końcowym w wieku 36 lat do przedwczesnej śmierci tej artystki. Warto wiedzieć, że Bilińską doceniono na całym świecie. Jej prace zakupywano nie tylko na kontynencie europejskim, ale także poza jego granicami. Antoni Bogdanowicz, którego poślubiła w 1892 roku, a więc na rok przed swoją śmiercią, twierdził, że prace Bilińskiej wiszą na wszystkich galeriach polskich, tam gdzie obrazy takich znanych mistrzów jak Józef Brandt, Józef Chełmoński czy Jan Matejko. A jednak o Bilińskiej nic nie wiadomo. Postępy w pracach badawczych nad jej twórczością uległy zmianie.
Coraz więcej i chętniej mówi się o Bilińskiej, organizuje jej wystawy. Wkrótce być może doczekamy się też prawdziwej, wielkiej monograficznej publikacji. Jedno w przypadku edukacji kobiet nie uległo zmianie. Chociaż wiele z nich zajmuje się malarstwem, żyje w świecie artystycznym, w porównaniu z liczbą mężczyzn, tak naprawdę niewiele z nich przechodzi później do historii. Anna Bilińska-Bohdanowicz była pierwszą kobietą artystką polską, która zdobyła wykształcenie na akademickim poziomie. W zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu posiadamy dwie prace tej artystki. Jedną z nich jest studium portretowe Bugara, które stale prezentujemy na naszej Galerii Malarstwa Polskiego. Jest to praca niezwykle interesująca, chociażby z tego względu, że jej odwrocie równie kryje pewną tajemnicę. Znajduje się tam odręczna adnotacja siostry Anny Bilińskiej, Jadwigi, informująca nas o tym, że dzieło to powstało w 1879 roku w Warszawie. Kolejną pracą jest niestety nieeksponowany, magazynowany, ale wypożyczany na różne wystawy czasowe praca Paś.